Dotarłam na miejsce, tu gdzieś Leopold na mnie czeka. Idziemy. Jesteśmy w muzeum, a właściwie w ogrodzie Mehofera. Zarówno artysta, jak i to miejsce są mi bliskie z powodów, o których nie będę mówić. No bo nie mamy na tyle czasu. Natomiast skoro wybraliśmy to miejsce, ja wybrałem to między innymi dlatego, że przyznaję się do szczególnego zainteresowania sztuką. To jest mi bardzo bliskie. Co więcej, dla ciebie sztuka jest pewną formą poznawania tego, co jest, a nie tylko jakąś szczególną sztucznością. Tu jeszcze tylko ujęcie, w jakim pięknym miejscu jesteśmy, ale niestety obawiam się, że te młoty pneumatyczne i świdry nie są dobre dla nas. Dobrze. Już zgodziliśmy się, że to jest nasze ostatnie spotkanie, no powiedzmy sobie, w tym miesiącu, takie wakacyjne, w ramach projektu wakacyjnego. Ja przygotowałem się dodatkowo, ale ponieważ już mówiliśmy o wielu sprawach i operując językiem skrótów myślowych, to pozwoliłem sobie i Cię proszę, żebyś przyjęła dwa moje teksty, w których dodatkowo informuję o tym, o co mi chodziło i chodzi, a ponadto o tym, dlaczego, w jakim stopniu staliśmy się sobie bliscy sposobem odczuwania no życia. Tak jak mój wnuczek powiedział, siedmioletni, dziadku, nie to jest ważne. Życie jest ważne. Ja go zapytałem, a w życiu co jest ważne? Ja na to pytanie szukam odpowiedzi. Ciągle jestem w drodze. To wcale nie jest tak. I teraz, biorąc pod uwagę tą okoliczność naszego spotkania właściwie, pozwoliłem sobie przynieść dwa teksty. Jeden pod tytułem Charakter i filozofia, poświęcony profesor Dąbskiej, bo się zainteresowałaś dodatkowo panią profesor, która była moją mistrzynią, a właściwie mistrzem. Bo to jednak niektóre panie mówią, że jak się wprowadza rodzaj żeński, to raczej się ujmuje, a nie dodaje. Może chcę podkreślić dodatkowo to, co jest oczywiste, ale mniejsza o to. Charakter i filozofia. I ja już zadedykowałem urokliwej i przytomnej Kasi Leopold, Kraków i Dara dzisiejsza. Więc pozwalam sobie, tutaj jest wiele cytatów i z poezji, ponieważ pokazuje pani profesor niejako nie wprost, poprzez to, jak inni są mi bliscy i mówią o tym, co w niej, czego się doszukałem, w tym, co mówi, jak postępuje. A drugi tekst, taki króciutki, to w związku z kolejną rocznicą i śmierci i urodzin profesora Tatarkiewicza, redaktor Włodzimierz Knap zadzwoniwszy do mnie, żeby ze mną zrobić wywiad o profesorze. Kim dla mnie profesor jest? To koresponduje z tym, co jest tu, bo to jest ta szkoła ukształtowana na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. Był wysiłek organizacyjny i poznawczy Kazimierza Twardowskiego, profesora Twardowskiego, który wrócił do Polski, żeby Polskę budować, jak odzyskała niepodległość. Prawda? Więc to pozwalam sobie tobie darować, prawda? A teraz przystąpimy do spraw zasadniczych i już w związku z tym, o czym żeśmy mówili, właściwie poza to nie wyjdzie. Poza. Mówiliśmy o początku, mamy zrozumienie, jak znaczące jest
To wydaje się banalne zapytanie i odpowiedź Thalesa z Milet o Arne, o początku. Na początku była woda. Jakieś to głupie się wydaje. Ale nie Okeanos, Tetyna, nie. Tu jest daleko idąca racjonalność. W ten sposób. I potem to się toczy. W tym pytaniu jest zarazem pytanie o początek filozofii, a filozofii nauka i o początek również naszego sposobu odczuwania świata, każdego z osobna. Tak to trzeba, wydaje mi się, widzieć również w sposób zindywidualizowany, osobowy. No i teraz od Thalesa poprzez inny okazało się, że to pytanie o początek właściwie też jest i pytaniem o naturę świata. To wcale nie jest tak, że my pytamy o to, co było, bo wiemy, o co to jest to, co jest. I tutaj problem zmienności, stałości, jak jedno z drugim można powiązać, sprawia, że dalej się toczy. Filozofia się rozwija, kultura się rozwija, nauka się rozwija, a u podstaw między innymi Heraklita. Piękna uwaga, wielka uczoność nie daje rozumu. Uczoność i rozumność u Tatarkiewicza, zaznaczyłem, idą z sobą w parze. To trzeba brać pod uwagę, bo inaczej jest kłopot, który mamy dziś cywilizacyjny biorąc, bo jest jakieś wyjątkowe tąpnięcie. I teraz trzeba było sofistów i Sokratesa i demokracji ateńskiej, żeby zrozumieć, że trzeba pytać o człowieka, a nie tylko o to, co poza nim i w ramach czego się odnajduje, ale zawsze przy tym zrozumieniu, że przyroda to kosmos, świat to kosmos, to znaczy ład, jakaś racjonalność, rozumność. Teraz trzeba się doszukać w człowieku. I to jest zasługa sofistów, nade wszystko za Sokratesa, który umiał z nimi polemizować, a o którym wiemy najwięcej dzięki Platonowi, który był jego uczniem, a z kolei uczniem Platona był Arystoteles, a zatem duchowym wnukiem Sokratesa jest Arystoteles. I tu jest jakaś pełnia, która znowu pozwala jej w różne kierunki. I o tej pełni, której na imię filozofia Arystotelesa w skupieniu, jeśli chodzi o filozofię praktyczną, chciałbym dzisiaj jeszcze porozmawiać. No, dzisiaj mamy spotkanie w innym miejscu i trochę żałuję, że się nie udało z tą przyrodą, bo wiesz, dla mnie przyroda jest ważna, ale tu też jest sympatycznie. Jeszcze tylko powiem, że dla naszych słuchaczy, że jesteśmy jeszcze raz w kawiarni Makofera. Czyli jesteśmy w... Ty masz gdzieś blisko dom, który on malował, tak? To coś nie, takiego? Muzeum, powiedzmy sobie, i ogród. Ale nie, tam gdzieś w pobliżu tak, twojego tak, domu. Tak, gdzieś... tak. A no właśnie. No to trochę młoda Polska generalnie. Atmosfera młodej Polski. Dobrze, tutaj widzieliście Państwo prezenty kolejne dla mnie. Ja bez prezentów przychodzę, ale tu jeszcze chciałam pokazać, że otrzymałam od Leopolda pracę licencjacką syna Michała, poświęconego kobietom, czy też szerzej mówiąc feminizmowi. I widzisz, to jest zagadnienie, które prowadzi nas do takiej właśnie tutaj chmury burzowej, która wisi troszkę nad nami, czyli do kwestii religijnych jednak, które żeśmy sobie przełożyli na inne spotkanie, ponieważ ja wczoraj słyszałam, wczoraj była niedziela, że Polską rządzą struktury zła. Nie wiem, czy słyszałeś Michalika, pana Michalika, i dotyczyło to właśnie feminizmu. Refleksja dotycząca kobiet to jest taka struktura zła. Więc widzisz, jak to się wszystko komplikuje, ale to sobie zostawiamy na przyszły temat i bardzo Ci dziękuję za tą pracę, bo ja się bardzo feminizmem interesuję, jestem kobietą i nie wstydzę się tego powiedzieć, bo wiem, że to różnie jest odczytywany ten feminizm współcześnie, ale ja uważam, że jest to ciekawa myśl. I co jeszcze? Słuchaj, przeczytałam Twój artykuł
Nie miałam czasu, żeby twój poprzedni prezent tak eksplorować, ale znam z ruchu filozoficznego być sumieniem filozofii, więc tylko jeszcze o tym powiem. Być sumieniem filozofii. W ogóle sam tytuł mi się strasznie podoba. Nie wiem, czy to jest cytat z Dąbskiej, czy nie, nie jest to cytat z Dąbskiej. Znakomicie to ująłeś i byłam to jest bardzo krótki tekstik twój, ale napisany niesłychanie klarownie i jasno. Jeśli ja, wiesz, zawsze w pejoratywnym znaczeniu mówię o szkole analitycznej, to tu powiedziałabym w takim duchu bardzo pozytywnym. Jasność myśli, która mnie też zawsze przyświecała, żeby jednak być komunikatywnym. Więc znakomicie przedstawiłeś tutaj zarys tej fascynacji dąbskiej, sceptycyzmem w gruncie rzeczy, tak można by troszkę powiedzieć. I też te cytaty, które tam są przywołane, bardzo poruszające te cytaty. Wiesz, to co mnie zostało z tego krótkiego tekstu, to jest takie przekonanie, nie wiem jak go dobrze ująć, że nie ma tam jakichś wielkich słów w gruncie rzeczy w tych tekstach. Tam się nie pojawia taki patos, ale w tej refleksji dąbskiej pojawia się kwestia, która na pewno też byłaby to moja nauczycielka, jest moja nauczycielka, no, bo można czytać teksty innych, że to jest, że filozofia jest ważna. Tak, że kwestie filozoficzne, poznawcze są niesłychanie ważne dla nas. I to, co jest jakby oświetla tutaj tą refleksję dąbskiej, to jest taka jasność myśli, precyzyjność myśli. Aha, i tam jeszcze wybrzmiewa też, to bardzo mnie poruszył ten fragment, który, jak to sformułowałeś, testamentu, który zostawia Izadora Dąbska, który można by skrócić, znaczy przedstawić krótko w takiej formule, że nie można przyjmować za oczywistość danych a priori przekonań ideologicznych. Tak, że one są zabójcze w gruncie rzeczy dla sfery tego, co nazywamy nauką. Tak? Że ten światopogląd nie może być narzucony. Tak? To wydaje mi się, że mnie by bardzo interesowało. Myślę, że ta Dąbska dla mnie, ku mojemu zaskoczeniu, wiesz, bo jak jeszcze tak nie znaliśmy się, to ja bardziej Ciebie kojarzyłam w sumie z Ingardenem. I myślałam, że ten Ingarden zdominuje tutaj może nasze rozmowy, a to się okazuje, że ta Dąbska, wiesz, jakoś mnie jakoś bardziej zaintrygowała, jeszcze może też dlatego, że jest może mniej znana. Tak? To nazwisko Ingardena jest tak jakby oczywiste, natomiast Izadory Dąbskiej, no ludzie ją znają, znaczy ci, którzy zajmują się filozofią, wydaje mi się, że warto do niej wrócić i ją troszkę tak odświeżyć tak na nowo i dziękuję Ci za to, że jesteś tą osobą, która mnie do Dąbskiej, można powiedzieć, poprowadziła. Tak? Poprowadziła. Chętnie bym Cię też zapytała, nie wiem, czy byś się przyznał, czy jesteś ciągle uczniem Dąbskiej w sensie bycia sceptykiem. Już zapytałaś. Jestem, ale to wymaga... To nie jest takie proste, co to znaczy być sceptykiem. No więc tutaj te pytania są bardzo ciekawe i bardzo, bardzo, bardzo one są dla mnie cenne. Jeszcze dopowiem, tak. Że jestem w tym sensie, w jakim jest napis w Collegium Maius. Dubitare necesse est. Prawda? Bez tego nie ma nauki i poważnej refleksji. No, więc ja już nie będę przeciążała, natomiast szybko do Arystotelesa, bo on ciągle tutaj wraca. Ja tu też chcę powiedzieć osobom, które będą przysłuchiwały się naszej sztuce prymitywnej, bo tutaj też to trzeba, żeby to wybrzmiało, że my nie umiemy jeszcze nagrywać, zgrywać, rejestrować, nie mamy doświadczenia ze światłem, z dźwiękiem, uczymy się tego razem z Leopoldem. Więc to jest taka sztuka prymitywna, ale w ramach tej sztuki prymitywnej wybrzmiewają też ważne sprawy i myślę, że tutaj treść jest chyba bardziej ważna w sumie niż ta cała forma, która jest też bardzo ważna. To jest też bardzo ważne. O sztuce to może ja w kolejnym wejściu, bo nie chcę przeciążyć swoją osobą tutaj, ale tylko wiesz o Arystotelesie króciutko Ci powiem, że Arystoteles jest w gruncie rzeczy moją wielką fascynacją. Ja też dużo myślę, wiesz, nad tym, która ścieżka, czy platońska, czy arystotelesowska. I mogę dużo na ten temat mówić, dużo się nad tym zastanawiam, ale tylko powiem, co ze ścieżki arystotelesowskiej, więc zaraz Ty będziesz to mógł rozwinąć. Ja tylko powiem tak, nie kodeks, ale cnota. Dla mnie
cnota, która się przejawia w doskonaleniu wewnętrznym, jest czymś szalenie bliskim mi. W gruncie rzeczy Arystoteles to jest etyka cnoty, czyli takiego wewnętrznego kształcenia charakteru, a nie zewnętrznych przepisów, które do nas skądś przychodzą. Więc to jedna sprawa. I druga sprawa, już będę kończyła, to jest kwestia takie przekonanie Arystotelesa, że żeby być dobrym człowiekiem, to trzeba myśleć o całości swojego życia. Nie wiem, czy to pamiętasz taką myśl wziętą z Arystotelesa, tak? Że dobry człowiek to jest ten człowiek, który zdaje sobie sprawę i myśli o całościowym kontekście swojego życia. I to nastawienie filozoficzne, które chwyta całość tego, co się dzieje. Tak? I to jest u Tatarkiewicza. W tym krótkim tekście, który ci też ofiarowałem. Tego, co się dzieje, zyskuje inną perspektywę życiową. On właśnie nie jest uwikłany w ego tak silnie, prawda, taki człowiek. No siłą rzeczy w jego jakieś emocje prywatne, bo on zyskuje... Oczywiście można krytykować Arystotelesa i powiedzieć, że ktoś myśli o całości swojego życia i będzie czynił źle, a ktoś nie myśli, czyni dobrze. Ale co nam z tej krytyki, prawda? Chodzi o to, żeby zawsze widzieć filozofię to, co nam daje jako narzędzie, które nam w jakimś sensie pomaga żyć. I mnie ta myśl autentycznie pomogła, bo pomogła mi wykroczyć poza moje subiektywne ograniczenia, podobnie jak hegelizm zresztą, paradoksalnie. Mi się wydaje zresztą, że Arystoteles to nie jest znane, ale w kwestii metafizycznej dosyć jest bliski, przepraszam, może nie Arystoteles Hegelowy, tylko Hegel Arystotelesowy, prawda? Tak by należało to powiedzieć. Dobrze, i teraz ja już się nie odzywam, bo ty jesteś tutaj ważniejszy. Starszy. Arystoteles, o którym mówiłem, że jeśli cywilizacja nasza i Europa ma przyszłość przed sobą, to Arystoteles należy do przyszłości, a nie tylko do przeszłości. Chodzi mi o żywą tradycję i tacy są. McIntyre, amerykański teoretyk, z którego niektórzy się śmieją. On przecież mówi o cnocie, o tym, że etykę cnoty nie w sensie nakazu, ale w sensie sprawności moralnych, a przy okazji intelektualnych. To trzeba przywrócić i tą edukację na tym stawiać. To jest Arystoteles i zasada umiaru, która była u niego tak mocno podkreślona, a która właściwie w całej kulturze greckiej jest zauważalna. Zauważalna. Harmonia. Umiar harmonia. Najwyższa udatność w działaniu. A człowiek realizuje się w działaniu. A jedną z form działania i pierwszą formą działania to jest pytanie. Pytanie o archę, pytanie o naturę, pytanie o człowieka. O to, jak żyć w tym kosmosie. Dzisiaj mówimy o chaosie, nie bez powodu. Tak to w sumie wygląda. I otóż stąd ten Arystoteles. I ja pozwolę sobie tutaj odwołać się do dwóch tekstów Arystotelesa. Ale wcześniej jeszcze, w związku z tym, że wspomnieliśmy o sztuce, jesteśmy w Muzeum Neuhofera, to ja dodatkowo czuję się upoważniony, żeby powiedzieć o poezji niebanalnego poety, Rainera Marii Rilkego. I mam tutaj jego fundamentalne dzieło, chociaż krótkie, pieśń o miłości i śmierci Kornela Krzysztofa Rilke. I tutaj od tłumacza, znakomitego tłumacza, Rilkem zajmowali się znakomicie. Najwybitniejszy, a to jest Adam Włodnik. Otóż on tutaj mówi o spotkaniu Anny de Noé, chyba się wymawia, o księżniczka arystokratka. Arystokracja, ona była wykształcona, ona miała poczucie smaku, a nie tylko posiadania. Tak to trzeba widzieć. I ona, spotykając się z młodym poetą, zapytała: Panie Rilke, co pan sądzi o miłości? Co pan myśli o śmierci? Wydaje mi się, że nie ma ważniejszych pytań.
bo pytając o miłość, pytam o życie. Pytając o śmierć, pytam o życie. Bo śmierć jest drugą stroną życia. Tak jak kropka na końcu zdania należy do zdania, tak śmierć również trzeba wiązać z życiem, a nie tylko z unicestwieniem jakimś. I w związku z tym tutaj jeszcze odwołam się do dwóch wierszy. Jeden z przepraszam. Pierwszy to będzie sobie zaznaczyłem. To będzie, proszę Państwa. Ja zatrzymam. Zbyt wiele chciałem naraz powiedzieć i tutaj jakby się zakrztusił. Otóż nam tą poezję Rilkego w znakomitym tłumaczeniu Mieczysława Jastrów. Znakomity. On nie tłumaczy dosłownie. On oddaje poetyckość Rilkego. A to jest coś wyjątkowego. Otóż ten tron, on przez lata był u mnie, pożyczył mi twój szef i mój przyjaciel Adam Węgrzecki. I kiedy już był słaby, pomyślałem sobie, poddaję mu to, co mi pożyczył. I oddałem mu ten tomik. I on się ucieszył. Ale teraz go już nie ma. I zapytałem jego siostrę, czy ja mogę ten tom z powrotem mieć. I ona mi go podarowała. To taka wstawka, powiedzmy sobie, też o życiu i o śmierci. I tutaj mam sonet do Orfeusza, trzeci. To się tak zaczyna. Bóg zdołał, ale jakże powiedz, wąska lira przepuścić ma człowieka, by szedł za nim? Cały sonet jest wyjątkowy, ale teraz idę dalej. Tu mówi po drodze, że śpiew to istnieje. To jest ten sonet. A potem mówi tak, to nie to chłopcze, że kochasz. Jeśli śpiew rozerwie twe usta, ty zapomnieć uczy się, że i zaczął śpiewać. To przemija z biegiem lat. Inne ma tchnienie głos prawdziwej pieśni. Tchnienie wokół nicości. Oddech wokół wiatr. Cudowniczy. Śpiew to istnieje i potem te dopowiedzi. To jest jedna rzecz. Śpiew to istnieć. Jak niebanalna melodia, jak niebanalny śpiew, który się w pewnym momencie urywa. A teraz mam z elegii duinejskich po prostu taki cytat. Końcówka elegii pierwszej. O, dużo by tu mówić. Zaprawdę, to osobliwe. Nie przebywać już odtąd na ziemi. Wyuczone zaledwie porzucić zwyczaje. Różą i innym odrębnie obiecującym rzeczom nie dawać znaczeń ludzkiej przyszłości. Już nigdy. Swoją przyszłość. Ale co tutaj dla mnie jest wyjątkowe? Zaprawdę to osobliwe. Ludzie nauki mówią o osobliwościach, mając jakieś wyjątkowe wydarzenie w astronomii czy gdziekolwiek. Osobliwość. Coś wyjątkowego. To jest coś wyjątkowego. I teraz, w czym jest rzecz? Autor tutaj
On nas nie uczy, on nie nakazuje, on pokazuje pewien dystans do tego, czego się boimy. Śmierć. Pewien dystans. Żeby przeżyć jeszcze za życia. Wydaje mi się, że trudno o gorszą przypadłość niż śmierć jeszcze za życia biologicznego. To znaczy, chodzi mi to o utratę głębokiego poczucia sensu, sensu życia. A z tym, z tą utratą mamy do czynienia na co? U Rilkego ból wiąże się z ciałem. To nie jest przeżycie. Przeżycie ma wymiar duchowy. I przeżycie buduje od wewnątrz. A samo cierpienie jest jednym ze sposobów poznawania życia. To jest ten sposób szczególny i wyjątkowy, który jeśli pojmiemy, a los nam oszczędzi największe okropności, których ludziom wiek XX i dzisiejszy dzień nie oszczędzają, no to dobrze jest to zrozumieć. I tutaj mógłbym wrócić do profesora Dąbskiej, której imponowali stoicy między innymi. W ogóle filozofia helenistyczna uczyła sztuki życia. Epikur przecież mówił o życiu wyjątkowym, ale gdzież tam dzisiejszym hedonistą do Epikura, który uczył szczęśliwości i rozumności, wybora. I on właśnie w liście do Menoikeusa mówi, że śmierci nie należy się bać, bo to nie jest zło. Ale u stoików i profesor Dąbskiej jest ta myśl. Śmierć nie jest niczym złym, ale wygląda na zło. I trzeba od wewnątrz się budować, zmierzając ku doskonałości filozofa, którym świat zewnętrzny nie może zaszkodzić tak naprawdę, jeśli on ma harmonię w sobie. Czasami się mówi, że stoicy uczą niewrażliwości na innych, ależ skąd oni też mówią o tym, że jesteśmy w ramach innych, związani z całością bytu. Ale naszym zadaniem jest zmierzać ku temu, co doskonałe. Doskonałe, a potem chrześcijaństwo powie boskie. Boskie. Przechodzę do Arystotelesa, którego by nie było bez Platona, a Platona nie byłoby bez Sokratesa. Musimy mieć tą świadomość właśnie tej ciągłości, która się właściwie do naszych dni daje zauważyć. Jeśli weźmiemy Hegla, i to jak on pokazuje, jak to się dzieje, też ma pewien związek, bo Arystoteles mówi o optimum, a Hegel w dynamice bytu właściwie mówi, że no ciągle jest teza, antyteza, synteza i potem to tak wszystko biegnie. Nie ma jakiegoś takiego stałego optimum, dynamicznie bierze. To możemy też wykreślić, prawda, na tą wstawkę. A teraz przechodzę. Arystoteles, który buduje cały system w związku z tym, z konieczności dokonuje pewnych podziałów podstawowy na filozofię teoretyczną, która skłania do myślenia i praktyczną, która skłania do myślenia służącego działaniu. I tutaj odnajdujemy wyjątkowo ważną, ale i politykę. Zdaniem Arystotelesa najtrudniejszą ze sztuk. Tak to trzeba widzieć, prawda? No i ekonomię między innymi też. Otóż punktem wyjścia wydaje mi się może być cytat z Etyki Nikomachejskiej. Obrazowo tam opisuje. Jak w Olimpii wieńczy się nie tych, co najpiękniejsi i najsilniejsi, lecz tych, co biorą udział w igrzyskach, jako że wśród nich są zwycięzcy,
tak też uczestnikami tego, co w życiu jest dobre i moralnie piękne, stają się słusznie ci, którzy działają. Człowiek realizuje się w działaniu. Ale nie wystarczy działać, żeby mieć udział w tym, co dobre i moralnie piękne. A to jest cel. Kaloka gatia, kalosa katos. To jest Arystoteles. I w tym działaniu, żeby działać, mieć udział w tym, co piękne i moralnie dobre, co ostatecznie nazwie eudaimonio, to słowo nie jest jednoznaczne. Najczęściej mówi się, że chodzi o szczęście, felicitas łacińskie, beatitudo. Otóż ono jest bogatsze. Ono jest bogatsze i niejednoznaczne, ale mniejsze. W każdym razie, jeśli realizujemy się w działaniu, to musimy mieć pewne umiejętności, pewne sprawności natury intelektualnej, ale to jeszcze wcale nie znaczy, że mając je, przestajemy się dzielni w sensie optymalnym. Nie, można być łajdakiem właśnie, bo ma się zdolności. A zatem chodzi o cnoty intelektualne, służebne w stosunku do cnót moralnych, do owej, ale tej umiejętności moralnej. I ona jest w wyważaniu między skrajnościami. Mniejsza o to cały kontekst. Po prostu najłatwiej spaść w jedną albo w drugą stronę działania. To u Hegla jakoś jest zauważalne. Ale na przykład najłatwiej być tchórzem albo lekkomyślnym człowiekiem. A masz być tylko odważny i robić to, co do ciebie należy. Oto najtrudniej. Jak się mówi o umiarze, o złotym środku, o kompromisie, to tego się nie rozumie. Że u Arystotelesa to jest optimum aksjologiczne w działaniu. I to optimum, zrozumienie tego optimum w kulturze, w edukacji właściwie trzeba nam przywracać. Przywracając również zrozumienie dla kultury antycznej i tego wyważania, mimo nieszczęść, które wtedy były i każdego dnia, tak jak są i dzisiaj, przede wszystkim w trosce o swoje wnętrze i relacje z bliźnimi, bo polis, państwo, miasto to wspólnota. Wspólnota, tu się realizujemy. I teraz realizujemy się w działaniu, ale żeby teraz działać i mieć udział w tym, co piękne i moralnie dobre, trzeba przyzwyczajenia, nawyknięcia, edukacji, a to daje polis. To daje i współcześni teoretycy, i praktycy, którzy starają się przywrócić etykę cnót, o Akitaju, tu wspomniałem, właśnie mówią o tym zakorzenieniu, o czym istnieje. Nie można abstrahować, będąc skrajnym indywidualistą i liberałem, od tego, że jesteśmy wśród innych i także dla innych, inni także dla nas, ale przede wszystkim chcąc być dla innych cały czas, i to jest zadanie filozofii, trzeba kształtować siebie. Leopoldzie, szłam tutaj do ciebie przez dzikie tłumy na rynku krakowskim. Przedzierałam się przez Floriańską, wiesz, po prostu. Dzisiaj mamy też prawie 30 stopni Celsjusza. I tak myślałam właśnie o tym gwarze, o tym zmieniającym się świecie i teraz przychodzę, wiesz, tutaj i ty czytasz wiersze Rilkego, cytujesz etykę nikomachejską, politykę Arystotelesa. Wiesz, nie, tego się nie da komentować. Tego się nie da komentować, bo to jest coś, co się nie wydarza, a przecież się wydarza. No więc nie ma takich kawiarni, gdzie by się coś takiego... Więc jesteśmy z innego świata troszkę. I teraz chcę jeszcze powiedzieć tak.
Nie wiem, jak ty to odbierasz, ale ja mam takie poczucie troszkę, że jak kamera nie pracuje, to my mówimy dużo rzeczy, które są jeszcze bardziej niesamowite niż to, co mówimy, jak ta kamera pracuje. I to tego się nie da chyba zniwelować, ponieważ my się przyjaźnimy i jesteśmy bardziej rozluźnieni, mówimy bardziej szczerze, tak bardziej spontanicznie. Natomiast na pewno jakoś ta kamera też może nam strasznie nie przeszkadza, no ale trzeba to powiedzieć, że to, co się dzieje poza kamerą, jest czasami jeszcze bardziej ciekawe niż to, co jest uwiecznione dla innych, prawda? Wydaje mi się, że to jest coś takiego, że to, co ważne, tak naprawdę ważne, to jest intymne. I w zasadzie ja nie wiem, czy byś się zgodził z tym, ale taka prawdziwa ścieżka duchowa dokonuje się w gruncie rzeczy w samotności. Ja nigdy nie rozumiałam ludzi, którzy próbują właśnie to bardzo tak, jakby to powiedzieć, ekshibicjonistycznie mówić, że oni wierzą w Boga, że to, że tam, to tak wszystko takie na zewnątrz. Jak jest coś ważne, to jest tak gdzieś z przyjaciółmi, tak jak u Epikura. Z przyjaciółmi siedzę, rozmawiam. Przecież większość nas w ogóle nie zrozumie właśnie, prawda? Więc takie mam trochę takie ukłucie nawet w sercu, wiesz, że po prostu to jest takie rzadkie i że to jest tak poruszające, wiesz, w ogóle na przykład nam poruszające jest coś, jak czyta wiersz. Tak? No kto teraz czyta wiersz? Muszę powiedzieć, że Rilke też był dla mnie ważny. Tutaj cię zaskoczę może. Miałam przyjaźń z Rilkem. Jak byłam bardzo zagubioną osobą, to było w szkole średniej. To był bardzo dla mnie trudny okres czasu odchodzenia właśnie od religii katolickiej i w sumie Rilke mi trochę pomógł. I wiesz, ja miałam też, to może przerzucimy na jeszcze inne spotkanie, jakie może końcowe już nasze pożegnanie i jakąś taką syntezę naszej rozmowy. Wyobraź sobie, że miałam raz spotkanie z Józefem Tischnerem, twoim przyjacielem. Raz tylko z nim, tak można powiedzieć, przez chwilę rozmawiałam. I właśnie powiedziałam do niego, wypowiedziałam swój stan świadomości wierszem Rilkego. Ale to, co jak on mi odpowiedział, ja od razu mogę zdradzić tylko, że to było, znaczy mnie się to nie spodobało, co on odpowiedział. I to przerzucimy sobie na trudne rozmowy końcowe, podsumowujące, religijne troszkę, takie, które są antagonizujące. I tylko ty to możesz znieść swoim nazwiskiem zgoda i swoją mediacyjną umiejętnością łagodzenia wszystkiego, więc tylko dlatego pozwalam sobie o tym mówić, że to jakoś, mam nadzieję, to poradzimy sobie z tym. Razem. Bo też jest ważne, żeby ludzie byli razem i to, co powiedziałeś o polis, o wspólnocie, tak? To jest ważne, chociaż ja bym tutaj uważała z tym też, brzmiało to z tym liberalizmem, bo liberalizm, zależy który liberalizm też. Liberalizm, oczywiście pytanie, kim był Hobbes na przykład. I mówiłem o skrajnych formach. No właśnie. No bo że jest też liberalizm taki lokowski, który jest bardzo prowspólnotowy, tak? Więc to też trzeba z tym uważać. To, co jeszcze zapamiętałam z twojej wypowiedzi, to jest ta zachłanność, jeszcze tylko może o tym powiem, czyli skrajność. I wydaje mi się, że to jest racja, że jest tendencja u niektórych ludzi, bo nazwijmy ich ludźmi współczesnymi, to nigdy nie może dotyczyć wszystkich, ale żyjących w skrajności szybko, zachłannie w stosunku do... Tutaj też chyba powiedziałaś o jedzeniu, co ciekawe, co ja to wychwyciłam, ponieważ ja w czasie wakacji bardzo mało jem. Chcę się pochwalić, bo wakacje to jest dla mnie taki okres właśnie warzyw, owoców, takiego właśnie kontaktu z sobą. Mam więcej czasu też, bo są wakacje, ja jestem pracownikiem akademickim, więc w czasie wakacji można powiedzieć, mam labę, chociaż ja mam poczucie, że ja więcej pracuję w czasie wakacji, tylko jest taki paradoks, bo dla niektórych praca to jest chodzenie do wychodzenie do pracy, tak? A ja mam więcej czasu, żeby tak popracować ze swoimi własnymi tekstami, z myślami, z takim skupieniem wewnętrznym, to dla mnie wakacje są dużo lepsze i wtedy bardziej przesuwam się do harmonii w czasie wakacji. Bo zdarzenia w czasie roku tego semestralnego, kiedy semestru, bardziej pchają mnie w skrajności, tak? Bo już zaczynam szybko, zaczyna być powierzchownie, a wakacje to jest dla mnie taki okres
uspokojenia wewnętrznego i stąd też te nasze spotkania nieprzypadkowo, moim zdaniem, one się wydarzają w czasie wakacji, które są takie dla mnie takim właśnie czasem złotego środka. I twoje rozmowy z tobą wpisują się w ten środek takiego, czegoś bardzo pozytywnego. Co jeszcze mogę powiedzieć? Że spotkamy się i o miłości i śmierci, bo też to tutaj się pojawiło. To już będziemy chyba rozmawiać na ostatnim naszym spotkaniu, które pewnie będzie po wakacyjnym spotkaniu już. Tak wynika z naszego rozkładu i naszych obowiązków różnych. Także ja się chyba żegnam z tobą i będę wracała przez ten tłum, przez tę skrajność pewną, ale było warto przyjść tutaj na Krupniczą, która też możesz powiedzieć jest dla ciebie ważną ulicą. Możesz jeszcze powiedzieć na koniec, dlaczego to jest ważna dla ciebie ulica. Jesteś wzruszony, bo ja jak w ogóle się spotkam z tą, zawsze przechodzę przez rynek. Ja rzadko w ogóle jestem w centrum miasta teraz, już tak się zrobiło. Mieszkam gdzieś na obrzeżach bardziej i też to jest dla mnie fajnie tutaj być w Krakowie w ogóle, jak się spotykam z tobą. Ulica Krupnicza, kiedy byłem na czwartym, piątym roku, była dla mnie wyjątkowo ważna, bo tutaj w siedzibie Związku Literatów Polskich na pierwszym piętrze mieszkała Halina Poświatowska. I był taki czas, że ja potrafiłem być u niej codziennie. I myśmy się nie nudzili. Przewijały się różne osoby. Z niektórymi jakoś się zżyłem, zaprzyjaźniłem. Taki był to czas. I taka to jest ulica, a blisko było do akademika, bo mieszkałem 5 lat w Rzaczku legalnie jako student, a potem po studiach, nie mając pracy i nie mając mieszkania, mieszkałem nielegalnie. Nielegalnie koledzy mnie przygarnęli, nie odczuwałem różnicy, niewiele miałem, ale miałem gdzie jeść, stówka była na miejscu i zawsze mogłem liczyć na wsparcie, gdzie mieszkać na materacu i do kogo pójść. Także tutaj ta przyjaźń z Haliną, czemu dawałem wyraz również w rozmaitych takich nagraniach i w tekście, w moim życiu nie to była, ale jest ważna. Ważna, bo była jakimś czasem, okresem w drodze do tego, o co naprawdę wydaje mi się chodzi, do spełnienia, do głębokiego poczucia sensu. I dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bo jak mówili stoicy, bliźniemu wiele możesz oddać, ale czasu, który niepotrzebnie mu zabierzesz, to już nie oddasz. Więc myślę, że to nie jest niepotrzebne spotkanie, a to, że dopuszczasz tą myśl, że jeszcze się spotkamy, no to mnie tylko cieszy. Dziadek Polny jest bardzo, bardzo wdzięczny.